Skoro przez internet rozmawiamy i robimy zakupy, to dlaczego nie mielibyśmy za jego pośrednictwem się uczyć? Możliwość taką daje e-learning, czyli samodzielna edukacja na odległość. Jest to wspomaganie dydaktyki za pomocą nowoczesnych środków i metod przekazu informacji. Komputery, serwery, dyski twarde. Przechowują wszystkie niezbędne dla e-studentów pliki. Mamy kursy proste, czyli takie, na których prowadzący jedynie umieszczają pliki do pobrania dla studentów. Mamy kursy bardziej rozbudowane, gdzie prowadzący chcą już wykorzystać bardziej rozbudowane możliwości portalu. Mamy pełne kursy e-learningowe, gdzie znajdują się prezentacje multimedialne. Uczymy się przez internet i chyba tylko to odróżnia e-learning od zwyczajnego studiowania. Jest wygodniej i oszczędniej, jednak przy egzaminach taryfy ulgowej nie ma. Studia wieńczy zdobycie pełnowartościowego dyplomu. Wręczamy te certyfikaty wydawane przez Centrum e-Learningu, natomiast te wykłady są równorzędne, jeżeli chodzi o wartość merytoryczną i uznawalność, z wykładami tradycyjnymi. Skoro studiowaliśmy, możemy pochwalić się certyfikatem znajomym, rodzinie, ale czy łatwo zdobędziemy z nim naszą wymarzoną pracę? Pani Ała Witwicka-Dudek mówi, że nie powinno być z tym problemu. Kwalifikacje, które pozyskują poprzez internet, również są istotne, bo uczy się tak czy inaczej ten sam człowiek. To zależy od jego motywacji, od jego nastawienia i chęci pozyskania wiedzy. Niektórzy studenci nie wiedzą, czym jest e-learning. Na szczęście nie jest ich zbyt dużo. Nie, ja nie wiem. No domyślam się. Byłem ostatnio na stronie internetowej naszego uniwersytetu i mam parę zajęć. Jest to taki portal, w którym można przez internet nauczyć się lub douczyć się różnych przedmiotów. Na przykład z tego co wiem to makroekonomii i matematyki dla studentów pierwszego roku. Plusem jest to, że notatki można wydrukować z internetu. E-learning jest dobrą alternatywą studiowania. Można siedząc w domu posiąść niezbędną wiedzę i wykształcenie. Tylko że w przyszłości mało będziemy mogli opowiedzieć o naszym studenckim życiu. Dla Campus TV Mateusz Leniart.